Historia miłości moich dzisiejszych gości jest dość szybka i konkretna. Poznanie, 3 miesiące później zaręczyny, ciąża i ślub. Z weselem postanowili jednak trochę poczekać, bo oboje bardzo lubią dobrze się bawić, więc imprezę zorganizowali dopiero, gdy na świecie była już ich córka. Zapraszam na rozmowę z Barbarą Kurdej-Szatan i Rafałem Szatanem. No bardzo się cieszę, że jesteście. Cieszymy się również, bo się tak łapaliśmy dobry, od dłuższego dobry. Czasu. No od dłuższego czasu, wiesz, ja już myślałam, że chociaż my razem we dwie porozmawiamy sobie, ale że jesteśmy tu w takim komplecie, to już nawet straciłam nadzieję, że będzie tak dobrze. To nie byłoby sensu, gdybyśmy prawda? Tylko we dwie były w końcu to naszym ślubie, nie? Prawda. No to słuchajcie, wy żyjecie w tempie błyskawicznym. Robicie tyle rzeczy w swoim życiu prywatnym, tyle rzeczy w życiu zawodowym, czasem jeszcze łączycie te życia, bo czasem razem pracujecie. Czy właśnie takie duże tempo to jest według was recepta na udany związek? Czy ja wiem? Nie, tempo nie. A czy w ogóle jest recepta na udany związek? Nie wiem. Jakaś? Bo nie ma takiej, wiesz, konkretnej recepty. Recepta po prostu, to jest wiesz, trzeba chcieć. Mhm. Dokładnie. A że tak się dobraliśmy, że jesteśmy razem z tej branży i razem po prostu to tempo musimy utrzymywać, żeby pracować, żeby aktywnie też zawodowo żyć, no to wiemy, na czym też to polega wzajemnie, jakoś się wspieramy w tym i wiemy, że no, musimy jakoś to łączyć razem. Ale tempo w związku mam wrażenie, że to właśnie Rafał narzucił. Że tak, wiesz, od Poznania, tu, za, a, to tak. To tempo. W ogóle, tu Rafał powiedział ci, żeby cię dogonić, to rzadko chyba się zdarza, żeby tak szybko, nie? No, tak? Się wszystko wydarzyło. Ale zastanawiam się, z czego to tempo wynikało. Widzisz, czy to ty narzuciłeś to całe tempo. Warto się było spotkać, żeby to ustalić. Dziękuję ci bardzo. Bo mi się wydaje, że... Będę miała argument zawsze. Że to on jest winien. Tak. Ciekawa jestem, czy po prostu to wynikało z jakiejś takiej jeszcze z takiego młodzieńczego szaleństwa, czy to po prostu było ogromne przekonanie, że to jest właśnie to, co tobą tak kierowało, że pędziłeś do mety? Wiesz co, chyba jedno i drugie i takie młodzieńcze, wiadomo, to jest, my faktycznie mieliśmy po 20, ja miałem 23 lata. No, tak. Nie, 22 jak się poznaliśmy, czy 23. No i to był ten moment, ale był ten moment takiego, wiesz, takiego podjęcia decyzji, że tak, że to jest to po prostu i no i chyba nie... Ale rzeczywiście jakoś... szybko jak na mężczyznę, 23 lata, on już mi się oświadczył. Studiów, nie no, Basia, w ogóle jakiś dziecko. Wszystko naraz chciał, wiesz. No właśnie, ale że ty zaufałaś takiemu młodemu, narwanemu przystojniakowi, okej, ale jednak. Prawda? Kobiety, wiesz, takie są bardziej, nie wiem, czujne, ostrożne, może dojrzałe? No właśnie, u nas tak było wtedy. Ja jak wspominam ten czas, to mam wrażenie, jakbym nad niczym nie miała kontroli wtedy. Mhm. Że to wszystko samo szło. Że ja się po prostu nie zastanawiałam, bo my często, kobiety, lubimy mieć kontrolę nad tym swoim życiem i się dużo zastanawiamy, a w pewnych sprawach nie ma co się zastanawiać. Ja robiłam wtedy tak, jak czuję. I rzeczywiście, teraz jak wspominam tamten czas i sobie myślę, że ja się, że po 5 miesiącach spotykania się powiedziałam tak. Tak. No bo to było po 5 miesiącach. A po 6 byłaś w ciąży? A po, no po kolejnych 3 już byliśmy w ciąży. Czyli o 8. 4 czy tam, nie pamiętam, 4 miesiące się później staraliśmy. Nie, przepraszam, po kolejnych 3 zdecydowaliśmy, że chcemy mieć dziecko. Zaczęliśmy się starać przez 4 miesiące i załapało wtedy. No tak łącznie po roku, no byliśmy w ciąży już. Jak teraz sobie siedzisz i podsumowujesz, że wiesz, ten proces jest w miesiącach, nie w latach. Tak, to sobie myślę, że byłam szalona totalnie, bo teraz rok tak, wiesz, zlatuje. Szalona z to prawda. Szalona oszołomiona uczuciem? Tak! No ale on ci w głowie zawrócił. Słuchajcie, wy się poznaliście w Gliwicach? Tak. W Gliwicach.
Jak pamiętacie ten moment, te wasze początki? Czym on to tak założył? W ogóle początek to było takie szybkie spotkanie na próbie pierwszej, nie? Bo to było w teatrze. To było raptem, słuchaj, 8 godzin prób. Aha, w sensie tak. Dzień, wiesz, trwał, próby trwały 8 godzin. Wieczorem spotkaliśmy się na herbatce, wszyscy razem. Herbatce obsadowej, integracyjnej. Obsadowej, tak, integracyjnej. I tyle, nie? I na drugi dzień ty z Anką wyjechałyście do Poznania. Tak, tak, bo ja wtedy byłam na etacie w Teatrze Nowym w Poznaniu i chciałam zrobić, poza moim teatrem macierzystym, chciałam zrobić spektakl w Gliwicach, musical, bo dostałam tam rolę. Pojechałam na casting, dostałam rolę, Rafał dostał, zresztą mieliśmy grać pary, bo ja miałam grać Chile, Rafał grał Claude'a, no ale nagle dyrektor mojego teatru swoją premierę, w której też grałam, przesunął o kilka miesięcy do przodu, niestety pokryła się terminowo z tamtą. I po tej pierwszej próbie już musiałam zrezygnować z tej produkcji, więc tam nie wróciłam. Mhm. I kiedy po raz kolejny się spotkaliście? Przyjechały, namieszały, wiesz, i pojechały na drugi dzień. Z kumpelą moją, tak. Przyjechały, ale w tym pierwszym dniu tak naprawdę już my na siebie zwróciliśmy uwagę. Mhm. Już był kontakt wzrokowy, już zaczęłam googlować, co to za jeden. Jak się dowiedziałam, że Rafał studiuje na Akademii Muzycznej w Katowicach, na wokalu, na dziennych, a to zaznaczam, na dziennych, bo to jest zawsze... Ja jestem z Opola, śpiewałam w studiu piosenki i te studia w Katowicach muzyczne, wokalne, to było zawsze coś takiego niedoścignionego, coś, o czym każdy marzył, a na dzienne studia do Katowic dostają się dwie osoby. I Rafał był na tych dziennych, jak ja się o tym dowiedziałam, bo miałam takie wow. Ale czy podczas tych prób ty mogłeś się trochę wykazać swoim talentem? Ty miałaś jakąś próbę? Nie, bo tego to była, głosu? Wiesz, próba taka, nie. Gdzie wszyscy się tak naprawdę, wiesz, jak to jest, jak się wszyscy spotykają pierwsze próby. Nie, no, śpiewaliśmy to są... fragmenty jakieś. Tak, jakieś takie pierwsze dosłownie utworu. Dźwięki. No to tak, coś tam usłyszałam. Usłyszałaś coś? I ty co? Też. Co też? No też słyszałeś, jak ja wtedy. No tak, tak, ale to tak, wiesz, to było wtedy jakieś takie zespołowe rozczytywanki. No. A ty nie byłaś z Katowic, więc... Ja nie byłam, ale powiedziałeś, że fajnie śpiewam. No tak. Czyli miło. Komplement już przy pierwszym spotkaniu. Leciały. Ta chemia między wami była wyczuwalna dla obsady, czy nikt się tego nie zorientował? Nie. No i co dalej? Poza krótko. Jedno spotkanie. Szaleństwo tutaj w głowie i wyjazd. Wyjechałam i zapomniałam. Nie. Tak. No ja zaczęłam zajmować się innymi sprawami. No tak, bo to zaczęło, to trwało ponad 2 miesiące, no bo próby tak no, mniej więcej do produkcji takiej musicalowej trwają około 2-3 miesięcy zawsze. Mhm. No więc to jest trochę czasu, wiesz, jak się zajmujesz tak naprawdę próbami, tym codziennym takim trybem, że od 10 do 22 siedzisz w teatrze, no to jednak gdzieś tam... W głowie masz inne w tym momencie rzeczy. I przez ten czas nie mieliście kontaktu? I nie mieliśmy w ogóle kontaktu, nie. I kiedy kolejny raz się... Chociaż rozmowy moje, na przykład ze Szczepanem, trwały w trakcie jakby prób. A kim był z moim przyjacielem, z którym byliśmy razem w chórze gospel i na studiach, a Szczepan był w tej obsadzie. Tak, ze mną jakby był w obsadzie. Wypytywałeś go? I żeśmy sobie tam czasami rozmawiali. No, a nasz świat jest, wiesz, mały. Musicalowy, więc wiesz, każdy każdego gdzieś tam zna, kojarzy i no i wiesz, i te 2 miesiące to były rozmowy. To nie wiedziałam, że tak długo rozmawialiście. Jak warto było się spotkać. Dzisiaj tyle faktów ujrzych na wodzie. Ja tylko wiem, że wziąłeś numer od niego. No tak, no wiesz, wcześniej rozmawialiśmy i w końcu wziąłem numer. I co, zacząłeś dzwonić, pisać, umawiać na randki? Napisałem, ale ona mnie nie skojarzyła z tym Rafałem, tylko z jakimś tam innym. Nie, to jakaś taka była durna. Niestety. No bo ja, czy nie, przyjechałam na premierę tego spektaklu, żeby zobaczyć i wtedy widziałam cię na scenie. Tak. Przyjechałam na spektakl, w którym ostatecznie nie zagrałam, ale byłam ciekawa. Byłaś na premierze i... No i gratulowałam ci wtedy bardzo mi się podobałeś, ale jakoś tak wtedy już nie wiem dlaczego, czy chyba pęd prób... No tak, ale to było takie kolejne spotkanie, takie na szybko, gdzieś takie w ogóle w przelocie, nie? Że tak naprawdę... Także zapomniałam tak naprawdę i potem było tak, że Rafał nagle do mnie napisał po tych paru miesiącach,
A ja akurat weekend wcześniej byłam na imprezie. Nie, byłam na imprezie, gdzie poznałam jakiegoś chłopaka, ale to nic jakby nie, ani z nim flirtowałam, ani nic. Po prostu poznałam i dałam mu numer. Był to ktoś, kogo nie znam. Mhm. I nagle właśnie Rafał do mnie napisał, bo ja myślałam, pierwsze skojarzenie moje było takie, że to pewnie ten, co go poznałam na weekend. No i odpisałam ci wtedy, a co tam w Opolu? A to jakaś była w ogóle zbieżność okoliczności? Tak, jakaś taka sytuacja, że ty jechałaś... Ty jechałeś pociągiem przez Opole, z Gliwic do Wrocławia, akurat przez Opole, a ja się spytałam, co tam w Opolu, bo myślałam, że to ten chłopak z Opola i Rafał mi odpisał, no właśnie przez nie przejeżdżam. I dopiero ja po chwili, po kilku SMS-ach sobie uświadomiłam, że oj... Z tym piszę, co myślałam. Chwila. I sobie uświadomiłam, że to ten właśnie Rafał szatan z... ze spektaklu, z Gliwic. Więc trochę zabawnie było. No to kiedy zaczęła się ta magia między wami? Co tam się takiego wydarzyło? Potem były rozmowy na Facebooku, wysyłanie sobie piosenek Jamie'ego Kalama, bo to nasz wspólny, ulubiony wokalista. Takie wiesz, rozmowy o... tym, co lubimy, co no i potem słuchamy. Zaproponowałeś, co ty zaproponowałeś, no teraz ty. I później, czekaj, musimy to wspólnie, wiesz, bo to już potem, ponad 10 lat minęło. Już nie pamiętasz. Ale czas leci. Później był Wrocław, nasze spotkanie. No potem zaproponowałeś spotkanie. Tak. We Wrocławiu. Stwierdziliśmy, że umówimy się po prostu w pośrodku drogi. W sensie z Opola. Bo nie wiedzieliśmy tak, jakoś Rafał jest z Lubina. Gdzie, wiesz, gdzie, jakie miejsce znaleźć i gdzie w ogóle się spotkać, no bo wiadomo, dwa miasta gdzieś tam daleko od siebie, więc... No nie aż tak daleko, ale ja jestem z Opola, ale nie, bo ty wtedy coś powiedziałaś, pamiętam, co? Że masz, że chciałaś się z przyjaciółką we Wrocławiu. Ja pamiętam, że jakaś taka sytuacja była, że na weekend chciałaś do przyjaciółki do Wrocławia pojechać do... Do Hani. Do Hani, tak. Ja mówię, no dobra, no to w takim razie Wrocław. Nie. Tak, Rafał zaproponował, że pójdziemy razem na basen. Na pierwszą randkę ja się zgodziłam. Nie, czekaj, ale to ja tak było, że ja zaproponowałem. Dlaczego chciałeś się zobaczyć na basenie? To ty wymyśliłeś basen, no ja bym nie wymyśliła basenu. Na pewno laska jako pierwsza nie wymyśli basenu. No faceci robią takie numery, żeby zobaczyć ją w bikini. Właśnie, tak. Tak było. Nie, bo to Rafał, było gorące, co żeśmy rozmawiali. Nie, ja chciałam powiedzieć, że to był kryty basen. Romantyczny, a ty po prostu... Słuchaj, wszystko było na luzie przede wszystkim. Wiesz, my mieliśmy po 20 parę lat. Na szczęście się nie krępowałam, słuchaj. Jakoś tak podeszłam do tego właśnie na totalnym luzie. No tak. Dobra, pójdziemy na basen, będzie fajnie. I było bardzo fajnie. Czyli nastawienie. Było tak, było tak totalnie swobodnie. Może dlatego, że myśmy się jakoś nie nakręcali, nie stresowali tym spotkaniem. Znaczy ja przynajmniej, tak miałam wtedy. Że tak... może nie to, że było mi wszystko obojętne, ale po prostu, że... Tak swobodnie bardzo do tego podeszłam. Może bez, nie miałeś bez wielkich oczekiwań. Może tak właśnie, bo chyba tak jest, że jak się ma oczekiwania albo nie wiem, wyobraża sobie, że to już będzie na pewno to, to się idzie potwornie zestresowanym, a ja poszłam po prostu poznać go. Ale podobał ci się. Tak. No to dobrze. No i bardzo fajnie było na tym basenie. Wygłupialiśmy się, szaleliśmy. To oczywiście. No i trochę czasu minęło i Rafał po prostu ci się za chwilę oświadczył. Zakochał się, totalnie. Tak. Tak było. Co cię tak ujęło w Baśce? Wszystko. No bo obiektywnie jest piękną dziewczyną, widzisz ją na basenie, myślisz sobie, doskonałe miejsce, doskonała partia. Ale co powoduje, że ta piękna dziewczyna zostaje twoją żoną? Bo przypuszczam, że nie tylko piękna buzia. No nie, no oczywiście, że nie. No wiesz, tak naprawdę Baśka, no, jest taki moment, gdzie wiesz, gdzie po prostu się zakochujesz. I to był właśnie taki moment, gdzie tak spojrzałem na Basię i wiesz, tak stwierdziłem, że no to jest to, no po prostu wiem, że to jest to i że się kochamy, że się faktycznie w sobie zakochaliśmy. No, chciał mnie szybko zaklepać po prostu, żeby mnie uciekła. Nie. Jakiś kolega się nie zorientował, jaka jesteś fajna. Nie,
No tak bo szybko, było. Rzeczywiście bardzo szybko. Czasami jest tak, że ludzie się zaręczają, ale wcale te zaręczyny w ich głowie jeszcze nie łączą się ze ślubem. Tylko jest to rodzaj jakiegoś kolejnego kroku w związku, takiego zaklepania sobie, ta już będzie moja. Ale u was to dalej działo się mega szybko. I muszę powiedzieć wam, że to jest właśnie zadziwiające o tyle, że byliście bardzo młodzi, a te zaręczyny bardzo szybko doprowadziły do kolejnego, jeszcze bardziej poważnego kroku, czyli do tego ślubu. No tak, czyli tak. Widzisz, tak naprawdę potwierdza się to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że to nie było takie klepnięcie, że a, jest moja i teraz, wiesz... Nie, no my na pewno tylko właśnie... podeszliśmy poważnie do tego, że jak już... Dokładnie, no to było właśnie taki moment faktycznie, że... To już jest poważna sprawa i to już trzeba być zdecydowanym. Tak. Ja bym nie powiedziała tak, gdybym nie była zdecydowana. Tak, raczej nie podchodziłam, nawet nie wyobrażałam sobie, że można powiedzieć tak, tylko po to, żeby parę miesięcy być zaręczoną, a potem zrezygnować. Nie, no jak już powiedziałam tak, no to... Czułaś, tak. Że to ten mężczyzna? Tak, czułam wtedy, że to ten mężczyzna, no. Nie wiem, ja nie potrafię tego wytłumaczyć, wiesz, naprawdę. To jest właściwie coś pięknego, bo to jest... To chyba o co chodzi w miłości, no, że nie zastanawiamy się, tylko wiemy. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Zaraz zaczęliście starać się o dziecko. Tak. Nie mogę powiedzieć, że wy wtedy mieliście 23 lata. W sensie, jest to dla mnie niesamowite. No ja miałam 26, to ja no byłam tak. Bardziej taka gotowa. No, zresztą akurat tak on u był taki rodzinie, młodziutki. On był młodziutki, ale znaczy młodziutki. O, no. Znaczy w ogóle to jest mój pierwszy facet i ostatni, który, który jest ode mnie młodszy. Ja nigdy wcześniej nie miałam żadnego młodszego faceta, więc rzeczywiście po prostu ujął mnie swoją dojrzałością też między innymi. No właśnie, ciekawa jestem, jakie miały takie, wiesz, zachowania, które spowodowały, że ty czułaś się na tyle bezpiecznie w tej relacji z młodszym partnerem, żeby decydować się na dziecko i robić te wszystkie kolejne bardzo, bardzo ważne kroki. No wiecie, no dziecko jakby no, no, wiesz, na no, zawsze miał, pozostaje. Miał wszystko po prostu, no tak. Czego potrzebowałam był. Co ci dawał? I mi imponował i był opiekuńczy, dobry. Z dobrej rodziny, dobrze wychowany, no nie wiem, no mogę tak wymieniać, wiesz, zdolny na dodatek. Dobra, dobra. To ważne, no tak, no dla, nie wiem, dla kobiet to jest ważne, żeby bardzo mężczyzna ważne. Imponował. No tak, a dla ciebie nie? Nie, no oczywiście. Bardzo się zastanawiam, co kieruje tak młodymi ludźmi, że chwilę po poznaniu, chwilę po zaręczynach chcą mieć dziecko. Zamiast, nie wiem, korzystać, żyć, wyjeżdżać, balować, robić karierę. Tylko... Ja ci powiem, że właściwie do końca też nie wiem. Myślę, że to cenię jest... w Basi tak, też szczerość. Tak. Myślę, że to jest tak, że dziecko to jest jakiś kolejny krok. I to, jak ogromną miłość do siebie czuliśmy, chcieliśmy chyba jakoś, nie wiem właściwie... Może nie, że przypieczętować. Spuentować. Nie wiem właściwie dlaczego. Ale znaczy, poczułaś, że tak, pragniesz dziecka. Tak, my oboje właściwie w tym samym momencie. To było tak, że jakoś chyba zaczęliśmy o tym tak rozmawiać. Jakoś tak wyczuwać się nawzajem. I po prostu w pewnym momencie uznaliśmy, że tak, że chcemy. Że i to chcemy. Jest też tak, że moja mama urodziła, jak miała 26 lat, moja siostra też, jak miała 26. Czyli ty już byłaś spóźniona. Ja w tym dokładnie, ja też miałam 26 i byłam już spóźniona. Ale też widzisz, chyba jakoś to u mnie rodzinne, że w tym momencie my kobiety z mojej rodziny czujemy taki instynkt, taką potrzebę. Bycia matką, a tu wiesz, znalazł się odpowiedni kandydat. Partner, mężczyzna, narzeczony. Ale ty zadeklarował. Szybko chciał, ale twoi rodzice z kolei też szybko też z tobą w ciąży, więc jakoś no więc chyba coś takiego po prostu gdzieś w genach musiało a że się uaktywnić. No to tak. Właśnie. Że to nie jest wpadka, tylko że faktycznie
chęć i jakby w ten sposób układania sobie życia dalej. Ale fajnie, że o tym mówicie, bo często jest tak, że jak kobieta na własnym ślubie jest już w ciąży, no to wiadomo, wpadka. U was zupełnie tak nie było. U nas tak nie było, no. Ale zorganizowaliście ślub bez wesela. Tak, bo ja po prostu nie chciałam mieć wesela, będąc w ciąży. Na weselu chciałam się wybawić, więc ustaliliśmy, no że... Tak. A że chcieliśmy już cywilne. Być małżeństwem, kiedy się dziecko urodzi, no to najpierw wzięliśmy ślub cywilny i wzięliśmy go w Lubinie, tak. Żeby było sprawiedliwie, a potem wesele zrobiliśmy w Opolu. Ale powiedzcie, dlaczego ten ślub był dla was ważny przed urodzeniem dziecka? Bo tak naprawdę mogliście odłożyć ślub i wesele... Chyba chodziło nam o kwestie tak naprawdę dokumenty. Prawne, dokumenty. No, tak jakoś chyba. Tylko dlatego chyba, nie? Takie tak. Żeby można było tak mieć już akt urodzenia i wszystkie informacje, żeby już dziecko miało nazwisko. Nie wiem właściwie, tak nam się wydawało, że tak trzeba. Ale tak organizowaliście go na prędko, spontanicznie, czy jednak przyłożyliście do tego dużą uwagę? Nie, on był bardzo kameralny. Bardzo kameralny, tak. Tylko byli nasi przyjaciele, świadkowie i rodzina. Najbliższa rodzina, więc to było bardzo kameralnie. Mhm. Nic. Nawet mojej siostry w sumie nie było, nie? Bo ona nie przyjechała wtedy z Gdyni. Nie, bo Kaśka coś nie mogła wtedy, tak. Coś miała, a my wybraliśmy termin jakiś taki, który w urzędzie był dostępny. Szybko. Szybko, tak, szybko, kameralnie, bo wiedzieliśmy po prostu, że późniejszy ślub kościelny z weselem będą, wiesz, za jakiś czas, jak się już Dzidzia urodzi. Hania miała tak urodzić. No i się Hania urodziła i minęło ile? Mniej więcej pół roku od porodu do wielkiego wesela. Tak, no, dokładnie. Chucznego. To byłam akurat po karmieniu. Pierwszy kieliszek szampana na weselu. Tak, chociaż powiem ci, że wiesz, na weselu to jest tak, że tyle się przygotowuje. To słuchaj, wesele. Nic z niego nie pamiętam. Ale to nie, tak właśnie nie było upojenia alkoholowego. W ogóle właśnie. To jest najgorsze, że nawet właśnie to, nie? Nie? No nie. Stres, emocje, wszystko tak przelatuje. Z tyle gości, z każdym by się chciał porozmawiać, po prostu, nie ma na to czasu. A ktoś wam pomagał w organizacji tego wesela, czy sama to ogarnęłaś? Nie, no rodzice nam pomagali. Tak. Bo my już mieszkaliśmy wtedy w Warszawie. Tak, to tutaj przecież rodzice w ogóle bardzo ja pomagali. Byłam już w próbach w Romie, ja miałam już próby w Teatrze Muzycznym Roma i tak naprawdę dostałam tam tylko przerwę na 2 dni, żeby pojechać na swoje wesele do Opola i wrócić. O nie. Tak, to był też strasznie taki szalony trochę czas, nie? To jest zawsze szalony czas, jak widzisz. Więc od tego zaczęliśmy. Byliśmy na telefonach, wiesz, z rodzicami, co trzeba jeszcze załatwić, noclegi, wiesz, dla gości, wszystko tak naprawdę było ustalane. A restauracja, w której mieliśmy ślub, akurat była świeżo otwarta i to było pierwsze ich wesele. W ogóle nie planowali tam wesel, ale jak moja mama się spytała, czy by nie zorganizowali, to powiedzieli, no właściwie czemu nie. Nie było w ogóle terminów wtedy w żadnych salach na wesela, zgodzili i tak... No. Zrobiliśmy tam. Wesoło świetna, było. Świetne miejsce, bardzo dobre jedzenie było. Wszystko poszło zgodnie z planem? Chłopsko-góralskie. Nie mieliśmy jedzenie. Jakiegoś, wiesz, wielkiego planu, takiego, wiesz, co do godziny, więc. Nie, wszystko poszło zgodnie z planem, ale wszystko praktycznie organizowaliśmy poprzez telefony, no bo byliśmy wtedy w Warszawie, a wesele było w Opolu. Ja pamiętam, że znalazłam też jakiegoś pana, który ma takie zabytkowe samochody. Chcieliśmy z kościoła do miejsca wesela pojechać takim zabytkowym, starym samochodem i jechaliśmy. Kabriolecikiem takim, oczywiście, że się udało. Kabriolecikiem, czyli włos rozwiany. Tak, włos rozwiany, jak dotarłam do tej sali, słuchaj, to pole podleciała do mnie moja Madzia. Wszystko mi zaczęła poprawiać, bo wyglądałam dość komicznie. Tak, właśnie, kabriolet, te marzenia. Ale było super. Mieliśmy kierowcę. Mieliśmy takiego, takiego... Taki pan kierowca był fajny, chłopaczka, ciekawie ubrany. W takim meloniku, wiesz, elegancko, fajnie było. No, super. Zastanawiam się, jak musiał wyglądać program artystyczny podczas wesela takich osób jak wy, które mają, no... Podczas wesela czy ślubu, bo... Wesela! Wesela! A na ślubie też mieliście coś. No właśnie, mieliśmy sporo na ślubie. Bardziej na ślubie chór gospel. Aha. Polski, tak, nasz chór gospel śpiewał.
Bo my śpiewamy, ja śpiewam w ogóle od tam 15 roku życia, a Rafał, jak zaczęliśmy być razem, też dołączył do naszego chóru, chór gospel, Opole Gospel Choir i byli u nas na weselu, znaczy na ślubie i śpiewali, część z nich też była na weselu, bo to przyjaciele. No i Kasia z Piotrusiem też nam grali i śpiewali. Tak, tak, tak. Siostra moja z mężem, pianistą. A na weselu kto grał? DJ, nasz kumpel w ogóle, też mój znajomy z Opola. Dobrze, kto grał na żywo na weselu? Powtórzmy to pytanie. Nikt, dlatego że byli sami artyści. Nie było tego pytania. Nie chcieliśmy, wiesz? Nie, bo to ja pamiętam, że nawet rozmawialiśmy o tym, że nie chcemy, wiesz, angażować znajomych, którzy będą u nas na weselu, żeby czuli takie, wiesz, taką presję, że muszą zagrać. Poza tym nawet gdyby to nie byli znajomi, to jakoś się baliśmy, że jeżeli weźmiemy kogoś nieznajomego, nie wiemy, jak będzie śpiewał, nie będzie nam się podobało. Woleliśmy po prostu mieć świetnego DJ-a. Znajomego DJ-a, który nam puszczał taką muzę, jaką chcieliśmy. Wszyscy się świetnie bawiliśmy. A wy? Ale pomiędzy właśnie robiliśmy różne niespodzianki muzyczne. Tak, i myśmy śpiewali, i znajomi też śpiewali, więc Właśnie tak korzystaliśmy z muzy na żywo. Bardzo często jest tak przy tych ślubach gwiazd, że skoro młoda para ma wielu znajomych z branży, to nawet nie prosząc ich absolutnie o żaden występ, oni bardzo często spontanicznie podczas wesela wychodzą i zupełnie od siebie coś śpiewają. No i tak właśnie śpiewają. U nas było. Tak było. Mhm. No. To fajne, nie? Fajne. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. No, to prawda. My mamy bardzo szalonych znajomych, bo wiadomo, wszyscy artyści, no to wiesz, no to troszeczkę szaleni ludzie. Tak, szaleni ludzie, naprawdę. Ten nasz zawód nie jest do końca normalny. No dobrze, a powiedzcie mi, co z pierwszym tańcem? Pierwszy taniec. Odbył się. No. Jezu, u nas wszystko było na spontana, jak teraz sobie to uświadamiam. Słuchaj, pierwszy taniec nie był przygotowany. Aha. Nikt nas nie uczył żadnego tańca. Tańczyliśmy tak, jak czujemy. Wszyscy mieli natomiast wrażenie, że to było przygotowane. Aha. Tak, żeśmy zatańczyli, że... Ale nasz pierwszy taniec bardzo chcieliśmy mieć do utworu właśnie Jamie'ego Kalama, czyli tego artysty, którego sobie wysyłaliśmy przy porównaniu się różne piosenki. Kiedy było romantycznie, jeszcze nie było basenu. Tak, no dobrze, zapamiętałaś wszystko. No więc tak, to był nasz pierwszy taniec. Rozumiem, że po prostu wesele trwało do białego rana. Tak. O 7 rano jeszcze tańczyłam w deszczu z naszym kumplem, z Andrzejkiem. Jeszcze była siła tańce, na to? Tańce w deszczu. Że już restaurację trzeba zamknąć, więc wyszliśmy przed restaurację. Zaczął padać deszcz i tańczyliśmy w deszczu. Ale ja słyszałam, że z tym miejscem, w którym mieliście wesele, jest taka anegdotka. W sensie ta nieprzyjemna anegdotka, no ja wiem, to nawet nie na anegdotka, tylko jakaś była skandaliczna sytuacja, tak, bo pani, właśnie przez to, że to było pierwsze wesele w tym miejscu, to pani, która tam, właściwie nie wiem, kim ona tam była, czy była jakąś menadżerką, nie była osobą decyzyjną. Generalnie osobą, która jakby w trakcie naszego wesela menadżerką? Miała taką funkcję jakby tak, żeby ogarniać to, co się dzieje. I, na sali. Tak, i nagle około północy zobaczyliśmy. Znaczy to się stało przed, ale myśmy się nie wiedzieli najpierw o tym. Dowiedzieliśmy się, zobaczyliśmy jakąś nerwowość w naszych rodzicach i mojej siostrze. Okazało się, że 2 godziny wcześniej pani, która tam nie wiem, jaką funkcję sprawowała, ale była jakaś ważniejsza, zażądała od mojej mamy, aby moja mama natychmiast, znaczy od naszych mam, aby natychmiast jej zapłaciły całą resztę za wesele. No myśmy, była zapłacona zaliczka i że całą resztę. Więc moja mama w szoku. A umówieni byliśmy z obiektem, że na drugi dzień mamy taki obiad. Śniadanie, tak, z obiadem chyba połączony. Dla pamiętam, gości. Nie, śniadanie tylko było. Mieliśmy normalnie jeszcze śniadanie, no i wiadomo, że potem się płaci za całość. A ona nagle zażądała o 22:00, że teraz... W trakcie wesela. Ale co, bała się, że uciekniecie? Nie wiem, Nie wiemy. Nie wiem, co jej odbiło. Nie wiem, o co jej chodziło, bo wesele naprawdę szło fantastycznie. Wszyscy się dobrze bawili. Bała się, że tak się zabawicie, że jutro rano nie będzie. Nie wiem, o co jej chodziło. Siły do rozliczenia. Moja mama w szoku, pamiętam, bo nie miała przy sobie takich pieniędzy. Czyli wcześniej zapłaciliście 50% przed imprezą i pozostałą część mieście rozliczyli? Część, tak. Chyba powiedzmy, że pół było już zapłacone i umówieni byliśmy, że po całym weselu, na drugi dzień... Czy w ogóle to rodzice nam wtedy płacili za wesele? Tak, no ale tak było. W teatrach na etatach, nie byliśmy jakoś majętni, więc rodzice nam bardzo pomagali finansowo. Że na drugi dzień po prostu
po zakończeniu wszystkiego się rozliczamy, tak, ze wszystkiego. Tak, no i dochodząc do sedna, moja mama po prostu nie wiedziała, co ma zrobić, nie miała przy sobie takich pieniędzy. Te 11 lat temu też nie pamiętam, czy ona nie miała możliwości wyciągnąć z banku nagle takiej dużej sumy pieniędzy. Ale wiesz, o 22, przepraszam, podczas wesela. Z bankomatu też nie miała możliwości, żeby taką dużą sumę pieniędzy wyciągnąć, więc w szoku, nie chciały nam nic mówić, nasze mamy z moją siostrą, żebyśmy się nie stresowali. Tak. Więc po prostu stwierdziły, że część tyle, ile mogła wyciągnąć z bankomatu, a resztę zaczęły po prostu otwierać koperty i spisy, naprawdę, i spisywać, kto po prostu, znaczy to nie jest istotne, kto ile dał, no ale tak, żeby było zapamiętane generalnie, żebyśmy wiedzieli, od kogo co. Z których kopert wyjęły pieniądze, żeby nie było, że puste były, tak? Tak, dokładnie, no, gdzie wyjęły, żeby zapłacić tej kobiecie. Wyobrażasz to sobie? Jak myśmy się dowiedzieli o tym, no, już po fakcie, bo mama pojechała gdzieś tam to załatwiać, wiesz, wróciła, coś schowały się na chwilę. Jak myśmy się dowiedzieli już po fakcie, że była taka sytuacja, to się tak wściekliśmy, zrobiliśmy nam aferę, po prostu baba zepsuła nam wesele. Na szczęście na chwilę, no bo nie daliśmy sobie zepsuć go całkowicie, ale to było bardzo nieprzyjemne. Nie no, absolutnie. To było bardzo nieprzyjemne i wiesz, wprowadziła stres wśród rodziców, wśród nas, wiesz, w naszym najważniejszym momencie życia. Najważniejszym dniu, no ale tylko na szczęście na chwilę, podenerwowaliśmy się. Tak. Było okej. Do rana. Potem nam przeszło i bawiliśmy się dalej. Czy tak jak patrzycie z perspektywy czasu, coś byście teraz zrobili inaczej po tych 10 latach? Że no teraz to w ogóle jakby inna... Nie ta sala, gdzie trzeba płacić o północy, nie! To na pewno nie. Nie, no wiadomo, że jesteśmy w ogóle bardziej doświadczeni, jeżeli chodzi o w ogóle życie i o załatwianie różnych spraw przez te 10 lat, więc teraz byśmy zupełnie inaczej to zorganizowali. Nie, ale to było super wesele. Ale super było. Naprawdę. Wszyscy bardzo fajnie było. Byli zachwyceni, pamiętam. No, oprócz tego jednego dziwnego incydentu, to goście bawili się wspaniale, jedzenie było wyśmienite. Było bardzo dobre jedzenie, naprawdę, tak. Dobrze. Nawet mi suknia ślubna doszła, którą zamówiłam na Allegro. No właśnie, Basiu! Którą zamówiłam w internecie, słuchaj. No. Świetnie, że sama do tego nawiązałaś. Zamówiłam, ona gdzieś w Anglii w ogóle szła, ta suknia. Patrz. Kosztowała 6 stów. Jak można kupić suknię ślubną przez internet bez zmierzenia? Przyjechała tak? Jakieś 10 dni przed weselem, chyba czy tydzień. Zmierzyłam, była ciutkę za duża tu i ówdzie. Co prawda nie było trenu, który miał być i był na zdjęciu, ale przynajmniej było mi wygodniej, jeżeli chodzi o taniec. A moja ciocia, która jest krawcową, mi ją zwęziła. Nie było pięknie. Basia, jak ty mogłaś tak zbagatelizować temat sukni ślubnej? Nie wiem. Powiem ci, że wtedy naprawdę kompletnie nie przywiązywałam wagi do tego, czy to będzie markowa, czy nie markowa. Ale wiedziałam, że chcę, żeby pięknie wyglądała i piękną wybrałam sobie. Znaczy, piękną, wiesz, tylko po prostu szła gdzieś tam z Anglii, nie wiem skąd. Znaczy, ale była wiesz, ładna. Nie wiem, czy ty w ogóle miałaś świadomość, że miałaś ogromne szczęście, że suknia, którą zamówiłaś przez internet, przyszła piękna i w miarę pasowała. Wiesz, bardziej się zastanawiam, co ty byś zrobiła, gdyby te 10 dni przed ślubem przyszła, nie przyszła słaba, albo gdyby w ogóle nie przyszła, wiesz. No, bałam się tego, że nie przyjdzie, no to po prostu poszłabym do salonu jakiegoś i wzięła, i co? Wzięła to, co jest. Wiesz, że trzeba z wyprzedzeniem suknię ślubną zamawiać? No tak wiesz! Tak nie weźmiesz? Musiałabym, nie mam tu na myśli 10 dni. Ale popatrz, ile tu u ciebie wisi. Któreś by pasowała. O Jezu, Paśka. Nie martwię na zapas. No właśnie, słyszę. Ja tak zawsze mam. No. Całe twoje życie pokazuje, że nie martwisz się na zapas. Po prostu płyniesz z nurtem. No, tak mam. Tak miałam. Nawet widzisz, jak powiedziałam to tak. Nie martwiłam się na zapas, tak czułam. Zrobiłam tak, jak czułam. Zawsze robię tak, jak czuję. Chyba kiedy robię coś bardzo spontanicznie, no bo wiadomo, że... tego tak nie powiedziałam spontanicznie, jednak tutaj wiedziałam, czego chcę. Czyli to było przemyślane. Tak, tak. Tutaj ewidentnie wiedziałam, czego chcę, czułam i nawet tego dnia czułam, że to się wydarzy. Znaczy nie dopuszczałam trochę tej myśli do siebie, ale no Rafał tak jakoś dziwnie nie chciał mojej ręki. Zazwyczaj tak robiliśmy, jak była zima, a wtedy była zima, że jak się łapaliśmy za rękę, to Rafał wsadzał nasze dwie ręce do swojej kieszeni, żeby było cieplej. A wtedy tam nie chciał. I tak jest podejrzane. A tam już właśnie
To jeszcze powiedzcie mi spotka. O tych zaręczynach, bo w sumie nie znam szczegółów. No, to ty opowiedz. No właśnie, to męski temat, dawaj Rafał. Jak ty to wykombinowałeś? Jak to zaplanowałeś, no? Bardzo, słuchaj, fajnie. Myślałam, że powiem, no w sumie bardzo prosto. Nie, bardzo fajnie, no. Bardzo fajnie. Nie, zamieniam się w słuch. Co, stwierdziłem, że Baśka bardzo lubi jeździć na nartach. Ja akurat miałem, poznaliśmy się, to tak... byłem takim początkującym narciarzem, więc jak pierwszy raz pojechaliśmy w góry, pamiętam, że do was dojechałem, jak byłaś chyba... Byliśmy gdzieś w górach, tak, gdzieś, nie pamiętam gdzie. Gdzieś byliście w górach i pamiętam, że w nocy dojechałem i na drugi dzień jeździliśmy od rana chyba, to generalnie byłem lekko zestresowany, bo wiesz, moje tempo zjeżdżania, tak. Dajemy czadu. Było dwukrotnie tak, wolniejsze. Ale mówię, dobra, mamy super zimę, znam już miejscówę dobrą, gdzie Baśka lubi jeździć na nartach, więc jedziemy na narty i tam postaram się ją dogonić na tych nartach. I tak musiałam czekać na pięknej aurze, wiesz, razem. Śniegu, takiej zimy pełnej, że tam to uczynię i się zapytam. Zastanawiam się, jak ty klęczałeś z tymi nartami? Tak właśnie się wydarzyło, tylko że krzyczałem, słuchaj, z góry, bo Baśka tak szybko zjeżdżała, była tak rozgrzana, że nie mogłem jej dogonić, no więc wiesz, w pewnym momencie już się wkurzyłem, mówię, nie, ja pierdzielę, już po prostu kolejny raz nie dam rady, więc zatrzymałem się na środku stoku. Baśka! Ściągnąłem narty, tak, i zacząłem krzyczeć, żeby się zatrzymała. No, a ja tak czekałam na niego, bo ja tak robiłam czasem, że jechałam, stawałam i czekałam, aż do mnie dojedzie i jechaliśmy dalej. No więc tutaj rzeczywiście on mnie zawołał, ja stanęłam, dojechał do mnie i zaczął jakoś tak dziwnie się gramolić. Nagle odpiął narty, wiesz, no... Na stoku? W połowie, to była połowa stoku, powinniśmy jechać dalej, ale on wypiął narty, nie wiedziałam, co on robi. On mi nic nie mówił, tylko po prostu... działał. Toczył się w tych butach, toczył się, ja się pytałam, co ty robisz, no jedziemy, nie jedziemy, co się stało? A on tak, czekaj. No i w tym kasku... W tym kombinezonie miałeś ten pierścionek. No właśnie w tej kieszeni, do której pozwalałem włożyć ręki. Tak, w tej kieszeni i w tym, słuchaj, nie, zdjąłeś kask? Nie zdjąłeś kasku! Nie, w kasku. Przez kask się nie liczy. Słuchaj, w kasku. W całym stroju narciarskim, ukląkł przede mną i tak mi się oświadczył. Ja w tym kasku powiedziałam tak, po czym leżeliśmy szczęśliwi przez pół godziny na śniegu, trochę niedowierzając, co się właśnie wydarzyło. Ale musisz przyznać, że chyba takiej zaręczyn się nie spodziewałaś. No nie, kompletnie. No nie! Kompletnie, ale to było wspaniałe. Słuchajcie, jak myślicie, czego wam trzeba, żeby ten związek wasz dalej funkcjonował? W tym takim dosyć szybkim tempie, ale też, żebyście odnajdywali w tym szczęście. Ja myślę, że równowagi wciąż. Tak, to jest chyba najważniejsze, żeby... To jest ważne, żeby każdy się mógł też, oprócz wspólnego czasu rodzinnego, żeby każdy tak też mógł się spełniać artystycznie i tak wewnętrznie. Dokładnie. Na wielu polach. Dla każdego jest to ważne. Każdy chce się rozwijać i każdy chce też te swoje wewnętrzne jakieś takie marzenia spełniać, więc to jest też fajne, że nauczyliśmy się tak wspierać w tym i jakby dostrzegać te marzenia i to, do czego każdy tak z nas gdzieś tam dąży i o co walczy i zawodowo i życiowo, więc i staramy się to robić razem. No to ja wam życzę, żebyście realizowali wszystkie swoje marzenia, plany. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I żeby ten balans był idealnie utrzymany między... No to jest bardzo ważne. ...tą pracą, dokładnie, karierą a domem. Bo już sami widzicie, że to jest ważne. 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 Polecam. Nawet bardzo. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Bardzo. Dzięki. Bardzo przyjemnie. Jak tam ci się wspominało? No właśnie, nasze... bardzo miło mi się wspominało. Czasy ślubów i wesela. No, czy minęło już ile? 11 lat? No, 11 lat. 12 od poznania się chyba, tak? 12 od poznania, 11 no. Od
pierwszego ślubu. Tak. Byliśmy dwa. 10 od drugiego. No bardzo przyjemnie było sobie powspominać. Tak. Te początki. Aż obejrzałabym płytę z naszego wesela. No, trzeba ją wygrzebać. Trzeba w końcu obejrzeć po 12 latach, co? Po 11. No. Naprawdę, no, musimy zobaczyć. To było tak śmieszne, że... To strasznie śmieszne musi być. W ogóle wszyscy wyglądali inaczej, wiesz, te 11 lat temu. I my jak wyglądaliśmy. Też śmiesznie? Myślę, że się uśmiejemy, jak to obejrzymy. No, to nas Iza nas zmotywowała. Żeby znaleźć płytę. Żeby powspominać. Fajnie. No jeszcze taką furą nie jechałem. No widzisz? Proszę. Chociaż na naszym ślubie też mieliśmy zabytkowy samochód. No, ale to nie zabytkowy, to tutaj jest, wiesz. To był Mercedes, jakiś taki stary? Tak, chyba tak. No, to był Mercedes taki. Taki stary. Piękny był. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.